jeszcze witamy na oficjalnym zainaugurowaniu funkcjonowania klubu dziennego pobytu dla seniorów Kawiarenka Cafe 60+. Jest to realizacja zadania, które chcemy realizować w ramach polityki senioralnej, które łączymy z rozszerzeniem funkcji Centrum Integracji Społecznej jako podmiotu, który powstał w 2013 roku w naszym mieście. Centrum Integracji Społecznej dotychczas zajmowało się przede wszystkim grupami warsztatowymi o funkcji porządkowo-urodniczej, a postanowiliśmy poszerzyć te funkcje o usługi ogólnoopiekuńcze, szczególnie związane z wsparciem tych obszarów, które widzimy, diagnozując obszar społeczny miasta Grosna w zakresie polityki senioralnej. Stąd powstała grupa warsztatowa, która te funkcje będzie realizowała. Tę grupę warsztatową tworzą osoby, które były zagrożone wyłudzaniem bezrobociem, które same miały problem z uzyskaniem pracy i które dzięki odbyciu odpowiednich szkoleń, kursów, uzyskaniu kwalifikacji będą świadczyły swoje usługi w celu aktywizacji osób starszych, czyli przywrócenia do aktywności społecznej, do aktywności zdrowotnej, ruchowej, do aktywności czasami nawet i zawodowej osób, które jakby oczekują na taką pomoc. Dzisiaj uroczyście otwieramy warsztat opiekuńczy, dzienny klub seniora Cafe 60+, a pracę tak naprawdę zaczynamy od poniedziałku, już od 7:30 będziemy mieć już pierwsze osoby. W nazwie mamy Cafe 60+, ale najmłodsi klienci naszego, tak nazwiemy, klienci naszego warsztatu opiekuńczego mają lat 77. I to jest i plus, czyli najstarsi uczestnicy to będą w wieku 92 lat. Na razie pozyskaliśmy, do tej pory, tego momentu pozyskaliśmy 7 osób chętnych właśnie tutaj do pobytu w ciągu dnia u nas. Natomiast docelowo myślimy o tych 10 osobach, bo na tyle osób jest przystosowane, są przystosowane te pomieszczenia. Półtora roku temu zrodził się taki pomysł, żeby w ramach działalności CIS powstał kolejny warsztat, warsztat opiekuńczy. Do tej pory prowadzimy warsztat ogólnousługowy. Było to dla nas za mało, szukamy pomysłu, żeby się rozwijać. I tak z tym pomysłem borykaliśmy się, szukając miejsca, gdzie ewentualnie mogłoby to być. Oczywiście stało tutaj pomieszczenie wolne, od lat stare, zaniedbane i wpadł taki pomysł, żeby może tutaj zrobić. Pewnego dnia przyszliśmy tutaj, oglądaliśmy, okazało się, że tak, tutaj będzie. I załamaliśmy ręce. Bo było tutaj bardzo zdewastowane, stare. Tutaj był kiedyś sklep, tutaj nikt nie urzędował, ściany były w opłakanym stanie, posadzki i tak dalej. No baliśmy się, że może koszty nas przerosną, że może nie damy rady. Ale w porozumieniu tutaj z panem prezydentem, z miastem okazało się, że musimy dać radę, musimy stworzyć ten kolejny warsztat nie tylko po to, żeby przyjmować seniorów, ale również po to, żeby pomagać osobom takim, którzy dzisiaj mają problem ze znalezieniem pracy na dość trudnym rynku, jakim jest rynek krośnieński. Jak Państwo widzicie, znajdujemy się w całkiem innym pomieszczeniu, aniżeli by Państwo widzieli, jak to wyglądało przed. No, mamy takie zdjęcia, ale niestety dzisiaj na slajdach Państwu tego nie pokażemy. Z takiej ruiny właściwie zrobiliśmy wysokiej, wydaje mi się, klasy pomieszczenie dla seniorów. I dzisiaj tutaj mamy to piękne, ciepłe miejsce, gdzie seniorzy mogą nie tylko wypoczywać, ale i przebywać. Nie chcieliśmy, żeby to było takie pomieszczenie, gdzie seniorzy będą czuli się jak w szpitalu, w przychodni. Chcieliśmy, żeby to było takie pomieszczenie, żeby seniorzy wieczorem myśleli o tym, że trzeba iść do klubu, bo tam jest fajnie. To jest dla nas priorytetem. Od poniedziałku, tak jak tutaj pani kierownik powiedziała, ruszamy, mamy seniorów, mamy dziewczyny fajne, które będą tutaj uczestniczkami, będą realizowały się, będą jeszcze przechodziły szkolenia i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać i szukamy już nowych pomysłów, żeby iść dalej i dalej. To teraz chyba otwarcie, tak jest. Prawda? Pana prezydenta zaprosimy, proszę panie. Gratulować tego pilotażu, bo zderza się tutaj ekonomia społeczna
z polityką senioralną. Akurat w dzielnicy Polanka, panie przewodniczący, co jest niezmiernym wydarzeniem w skali miasta. Proszę państwa, jest to tyle szczególny fakt, że po prostu mieliśmy kiedyś do czynienia również tutaj ze współwłaścicielem tego obiektu, czyli z gminną spółdzielnią Sanoków-Skopska. I przez chwilę dłuższą lub krótszą musieliśmy negocjować warunki wykupienia współwłasności w tym budynku, by doprowadzić ten budynek do odpowiedniego stanu używalności i wyglądu. I tak się dzieje, można powiedzieć, w większej części tego budynku, bo i przecież tam, gdzie jest i Rada Dzielnicy, i sala Domu Ludowego, i spółdzielnia Muka, to wszystko wymagało wielkiej pracy, wielkiego zaangażowania i ciągle wymaga od nas tutaj dbałości o to, aby osiągnąć ten efekt uprawniony, więc myślę, że również ten audyt energetyczny był za nami i jakby pierwsze zwiastuny możliwości złożenia wniosku o dotację na rewitalizację tego budynku dają szansę, żeby rzeczywiście ten obiekt był świadectwem pomysłów i właściwego wykorzystania majątku gminy i efektów, które przyczyniają się do tego, że mamy połączenie, integrację wielu działań w tym budynku z korzyścią dla naszych mieszkańców. Bo to miejsce przecież powstało kiedyś właśnie dzięki społeczeństwu dzielnicy Polanka i było też wyzwaniem przed wielu, wielu laty. To lata 60., kiedy społeczeństwo powiedziało, że musi mieć swoje miejsce tutaj dla wszystkich, którzy tu mieszkają. Miejsce, które integruje mieszkańców, które jest pożyteczne dla mieszkańców. No i powolutku zmierzamy do tego upragnionego celu. Jest wiele jeszcze pracy i po kolei będziemy realizować kolejne zamierzenia, pomysły i życzę wszystkim powodzenia, tak jak życzyliśmy tutaj grupie w tej pilotażowej CIS-u, bo CIS też był wyzwaniem i nowością, którą udało się wdrożyć i z powodzeniem zrealizować. I dlatego dziękuję wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w działalność CIS-u i wykreowali ten nowy jakby produkt senioralny, który w sumie CIS będzie obsługiwał. Życzę radości i z posługi innym ludziom, tak samo panu prezydentowi i wszystkim, którzy pamiętają o tych, o których, którym się zdaje, że nikt o nich nie pamięta, że wszyscy zapominają. Tej radości życzę tym wszystkim, którzy tutaj będą, którzy tu będą korzystali i niech w ich sercach zawsze będzie wdzięczność wobec tych, którzy będą z nimi na co dzień, którzy będą próbowali rozjaśnić im te dni, które są nieraz trudne, bo wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, który wydaje się jest opuszczony, jest piękną rzeczą. I to właśnie tych najbardziej teraz w roku miłosierdzia, gdzie ja to widzę jako jeden z przejawów miłosierdzia władz, co życzymy wszystkim władzom, żeby mieli miłosierdzie dla wszystkich, którzy mi są. My to dotykamy dzisiaj naszymi rękami i słyszymy na własne uszy. No i to miłosierdzie, które tutaj będzie przez posługę pań pracujących i wszystkich. To jest rzecz bardzo piękna i nieoceniona. Chciałem w imieniu Rady Miasta serdecznie podziękować za trud włożony wszystkim pracownikom, łącznie z panem kierownikiem, panią naczelnik, panu prezydentom, za tę możliwość remontu i dostosowania tego obiektu do potrzeb, jakie będą tutaj realizowane. Dziękuję pani Renacie i gratuluję serdecznie. A życzę przyszłym pensjonariuszom, aby czuli się tutaj dobrze, aby mogli w tych chwilach swojej choroby spotkać tutaj osoby, z
którymi mogą się podzielić swoimi troskami, żeby się czuli tutaj dobrze. Dziękuję bardzo. I to już funkcjonuje i najważniejsze są te rzeczy takie robione skromnie, ale z efektami, tak jak powiedział pan prezydent, dla każdego człowieka, dla mieszkańca. I to, mamy nadzieję, się sprawdzi i mamy nadzieję na rozwój dalszych działań w polityce senioralnej, to znaczy się tych, które chcemy jakby w innych obszarach miasta Krosna udostępniać w celu aktywizacji i aktywności osób starszych. Sięgamy po najlepsze wzorce. Po wzorce takie, które mamy w krajach, które są przykładem dla polityki senioralnej i opieki nad osobami starszymi. A jak to powiedział ktoś mądry w obecności mojej i pana prezydenta, zwracając uwagę wiele lat temu, że wartość społeczeństwa to poznać po tym, jak się odnosi do osób starszych i starych. Ten faktyczny humanizm społeczny. U nas brakowało nam takiego podmiotu. Będziemy rozszerzać, szczególnie w tej polityce Senior Vigor i w innych działaniach. A pomysłów nie brakuje, bo osób z pomysłami jest dookoła wiele i my tylko będziemy wspierać.